Łącznie wszystkie szkoły średnie w całej Polsce przygotowały ponad 830 tysięcy miejsc w szkołach dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Łącznie jest to więcej ponad 100 tysięcy miejsc niż liczba uczniów. To wyraźnie pokazuje, że każdy uczeń w Polsce znajdzie swoje miejsce w systemie, w dalszym etapie edukacji i w jednej ze szkół średnich działających na terenie naszego kraju. Przedstawialiśmy Państwu także kiedyś dane dotyczące tego, jak wygląda rekrutacja w poszczególnych miastach, bo Państwo skupiają się praktycznie na dużych miastach, nie zauważając, że Polska także istnieje poza Warszawą i stąd między innymi obecność samorządowców, którzy pokazują, że ta Polska także się liczy i ma coś do powiedzenia, nie tylko i wyłącznie stolica. Ale przyjrzyjmy się kilku miastom, tym dużym, którym Państwo już troszkę uwagi poświęcali. I tak chociażby w moim rodzinnym Białymstoku absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych jest około 4,5 tysiąca, nieco ponad 4,5 tysiąca, a władze miasta przygotowały łącznie ponad 8,5 tysiąca miejsc dla absolwentów, czyli prawie dwa razy tyle w stosunku do liczby absolwentów. To wynika z tego między innymi, że spodziewają się tak, jak i w poprzednich latach, że część młodych ludzi z okolicznych miejscowości będzie chciała uczyć się w Białymstoku i stąd ta zwiększona liczba miejsc. Zauważcie Państwo chociażby Lublin. Tam jest nieco ponad 5,5 tysiąca absolwentów tych dwóch typów szkół, a miasto łącznie przygotowało ponad 13,5 tysiąca miejsc. I te liczby powtarzają się w kolejnych dużych miastach. To wyraźnie pokazuje, że samorządy zdawały sobie sprawę z tego, że będzie zwiększony nabór i że muszą przygotować większą liczbę miejsc. I te liczby po raz kolejny to pokazują. My dziś jesteśmy na pierwszym etapie rekrutacji, kiedy uczniowie mogli zgłaszać się do wielu szkół, nawet do kilkudziesięciu w niektórych wypadkach. I to oczywiście powoduje takie zakłócenie informacyjne. Powoduje, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, ilu tych uczniów ostatecznie zakończy już swój nabór w pierwszym etapie rekrutacji, spokojnie będzie mogło składać dokumenty i będzie wiedziało, w której szkole będzie się uczyło, a dopiero za kilka tygodni część uczniów dowie się, do jakich szkół może jeszcze aplikować, gdzie są wolne miejsca i tam odnajdzie swoje miejsce jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Ta sama sytuacja powtarzała się i w poprzednich latach. Zawsze była pewna grupa młodzieży, która w pierwszym etapie edukacji nie znalazła swojego miejsca w wybranych przez siebie szkołach i musiała uczestniczyć w drugim etapie edukacji. To samo można pokazać na etapie czy na poziomie wojewódzkim, bo przecież nie tylko duże miasta zajmują się rekrutacją, to dlatego pokazywaliśmy Państwu liczbę absolwentów i liczbę miejsc w szkołach średnich na poziomie wojewódzkim. Gdy zestawimy szkoły średnie z dużych i mniejszych miast prowadzonych czy przez starostów, czy prezydentów, czy czasami przez burmistrzów, wyraźnie widać, że liczba miejsc w szkołach średnich jest zdecydowanie większa niż liczba absolwentów. I to potwierdza zarówno według tych danych ogólnopolskich, wojewódzkich, jak i w poszczególnych miastach, że każdy z absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej znajdzie swoje miejsce w systemie. Po pierwszym etapie będziemy wiedzieli, ilu uczniów będzie musiał uczestniczyć w drugim etapie rekrutacji i w których szkołach będą szukali tych miejsc. Poprosiliśmy dzisiaj przedstawicieli kilku samorządów, żeby pokazać, że wbrew temu, co niektóre media próbują pokazać, to samorządy przygotowywały się do tej rekrutacji na rok 2019-20 już kilka lat temu i sobie z tym doskonale poradziły, a nawet z ich punktu widzenia w wielu wypadkach jest to raczej szansa na to, aby rozwinąć system edukacji na swoim terenie, ale to już o tym będą mówili przedstawiciele poszczególnych samorządów. Nabór nie jest po stronie ministerstwa, ale jest po stronie samorządów. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To samorządy miały przygotować odpowiednie szkoły, odpowiednie oddziały na taką ilość, jaka jest potrzebna w danym powiecie, mieście i tak dalej. Myśmy wiedzieli o tym dużo, dużo wcześniej. To nie było zaskoczenie. Przygotowaliśmy się do tego, robiliśmy symulacje, robiliśmy plany i ja osobiście z wielką nadzieją czekałem na ten czas, kiedy ten rocznik zawita, ten nabór zwiększony zawita do naszych szkół, bo powiem szczerze, że szkoły średnie, czyli wtedy ponadgimnazjalne,
zaczęły się wyludniać. Ja miałem już taki dylemat jako starosta, żeby jedno ze szkół zlikwidować, bo z 45 oddziałów w 2007 roku spadła liczba do 18 2018 na 2019. I ta szkoła zaczęła się chylić do upadku. Natomiast po tej obecnej już symulacji, którą mam, bo to jeszcze nie można powiedzieć, że nabór nie jest zamknięty, ta szkoła będzie liczyła 26 oddziałów, 25-6 w tej chwili na takim poziomie mniej więcej się to oscyluje, więc trzeba przyznać, że ta szkoła jest jak gdyby uratowana. Dla szkół naszych, czyli szkół średnich, jest to bardzo dobra sytuacja, gdzie możemy nabrać tej młodzieży więcej. Bo po pierwsze uratujemy pracę nauczycielom, zapewnimy sobie finanse większe, bo to też pieniądze idą za uczniem, a tym samym będziemy mogli realizować swój plan nauczania taki, jak zaplanowaliśmy. Tu widzicie Państwo, ja miałem liczbę absolwentów razem wziętych po 8 klasie i po 3 gimnazjalnej w swoim powiecie 1837. Przygotowałem miejsc 1948 i to wszystko jest tak wyliczone, że każdemu wystarcza miejsca. Nikt nie przyszedł do mnie z jakąkolwiek pretensją. Wszyscy są zadowoleni i nie ma żadnej sytuacji jakiejś tam kryzysowej. Ja dziwię się, że takie głosy pojawiają się, bo uważam, że wszyscy, którzy prowadzą szkoły średnie, powinni być zadowoleni z tej sytuacji. Ponieważ cały czas mamy większą ilość miejsc niż chętnych na nowy nabór, na nowy rok szkolny. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy się do tej reformy bardzo długo. Wiedzieliśmy o tym, że będzie podwójny rocznik i przygotowaliśmy większą ilość miejsc. Samych absolwentów w mieście Chełmie gimnazjów i szkół podstawowych to 1114 osób, a przygotowaliśmy 2635 miejsc. Dlaczego? Dlatego, że zdawaliśmy sobie sprawę, że mogą być chętni również z innych terenów niż miasto Chełm, z powiatów, które graniczą z naszym miastem. Ale Szanowni Państwo, na ten moment mamy cały czas jeszcze 500 wolnych miejsc. Nie ma żadnego problemu z podwójnym rocznikiem. Zadaniem samorządu jest przygotowanie odpowiedniej siatki szkół, jak i zapobiec ewentualnym problemom, które wynikają z tego własnego zadania samorządu. Na dzień dzisiejszy 500 wolnych miejsc w Chełmie, 1134 absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście Chełm, 2635 miejsc ogółem. Jesteśmy już po kolejnym etapie rekrutacji i nie ma żadnego problemu w naszym mieście z wdrażaniem reformy. Jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy około, zrekrutowaliśmy na tym pierwszym etapie 312 uczniów, podczas gdy rok temu 132. To jest różnica, to jest 136% różnicy. Chcielibyśmy ten trend utrzymać. W naszych szkołach jest 500 kilkadziesiąt uczniów, ale proszę Państwa, były czasy, że było około 3000 i więcej. Może Pani Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych powiedzieć, znakomitej szkoły. I co z tego, że szkoła jest znakomita, prawda? Gdy bliskość tych dużych metropolii, bliskość wielkich miast powoduje, że młodzież, wpływy grup rówieśniczych, prawda, rówieśnicze wpływy właściwie, trzeba powiedzieć jasno, powodują, że chce się jechać do dużego miasta, chce się trochę uwolnić od rodziców i tak dalej, i tak dalej. To jest to, z czym musimy się uporać. Jest wolność, oczywiście, naturalnie, że tak, poprzez naszą dobrą ofertę, ale to, co zrobiło ono w wypadku tej rekrutacji, to już jest, powiadam jeszcze raz, odwrócenie tej tendencji. Mamy nadzieję, że ona się utrzyma. Jest to znakomita informacja dla pracowników, dla nauczycieli, utrzymujemy miejsca pracy. Jest to znakomita informacja dla samych szkół, dlatego że wspomniałem o subwencji, to są także pieniądze i mamy nadzieję, że w związku z tym możemy śmiało, a powiat białostocki mocno inwestuje w oświatę, jeszcze bardziej inwestować, bo jest dla kogo. My jako szkoła czekamy na ten zwiększony nabór i jesteśmy bardzo zadowoleni, mając przygotowanych ponad 240 miejsc. Myśmy przyjęli 173 uczniów w tej chwili do kilku zawodów, w których kształcimy. To są zawody takie jak technik informatyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych. Udało nam się również uruchomić niezbyt popularne szkoły w ostatnich latach, jaką jest na przykład branżowa szkoła pierwszego stopnia, a powinno nam wszystkim zależeć na tym, żeby to kształcenie zawodowe, które nasza szkoła realizuje, rozwijało się w jak największym stopniu. Jako dyrektor szkoły jestem bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam również serdecznie wszystkich nauczycieli, bo my, przygotowując się do tego zwiększonego naboru,
modernizujemy szkołę, organizujemy nowoczesne sale, sale, które pozyskujemy również dzięki realizacji projektów rozwojowych szkoły. Pozyskujemy fundusze z Unii Europejskiej po to tylko, żeby nasi uczniowie szkoły, która się znajduje w niewielkim mieście, nie czuli się gorsi i nie mieli gorszych warunków kształcenia niż uczniowie, którzy kształcą się choćby w pobliskim Białymstoku. Także ja jestem bardzo zadowolona i z tego naboru, i z tej rekrutacji tegorocznej. I tutaj na stadzie widać, że my mamy jeszcze około 60 miejsc wolnych. Także uczniowie, którzy mają poczucie, że jeszcze się nie dostali gdzieś, że jeszcze czekają na nabór, mogą spokojnie realizować swoje ambicje i dalszej edukacji właśnie w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. My mamy miejsca, jesteśmy do tej rekrutacji zwiększonej przygotowani.